Hello, tutaj Delolike55, a to jest Need for Speed World. Już 11 odcinek Lelkowego Garażu. I w tym odcinku, od tego odcinka, zaczną się zmiany. To jest mnie słońce, się zaczyna. What the fuck? Okej. Okay. W każdym bądź razie. Tak, będą zmiany. Są to zmiany, że będzie DNT teraz bardziej szczegółowo opisywał. W sensie będę pokazywał nie tylko wyścigę samochód, ale także jak się sprawuje w dragu i przynajmniej kawałek Team Escape'a będzie. Ale przede wszystkim chodzi o wyścigi. No w sumie to zależy. To wszystko zależy, do czego ten samochód jest stworzony. A na przykład tutaj mam Procara, którego zaraz wam zaprezentuję i w nim będę przejeżdżał w wyścigi. Od tego odcinka będę inaczej trochę pokazywał samochody. Będę pokazywał, jak się sprawują w wyścigach, dragach i Team Escape'ach. Proste. Dzięki temu będziecie mieli lepszy pogląd na samochód, jak się sprawuje nie tylko w wyścigu. Ale dobra, no to zaczynamy 11 odcinek. I oto M1 Procar BMW. Jest to świetny samochód, naprawdę bardzo dobry samochód. Może nie jest koksem w przeciwieństwie do Porsche GT2 997 lub Nismo, ale samochód jest także bardzo dobry i nim także da się wygrać, jeśli się dobrze pojedzie, bo samochód nie jest naprawdę taki słaby, co zasługuje pierwsze co zasługuje ten samochód, ten model akurat. W sumie to po prostu się słuchajcie. Jak widać, samochód ma świetny dźwięk silnika, który jest wręcz unikalny. Żaden inny samochód w grze nie ma tego dźwięku silnika i mi się bardzo podoba. Samochód ma całkiem dobre przyspieszenie, ma szczególnie bardzo dobry skręt, choć jest dość poślizgowy. Maksymalna prędkość, tak. Też jest dość wysoka, już pamiętam. Ale jak widać, nie mogę jej uzyskać, bo są zakręty. O, fuck. Pole golfowe. Ale okej. Okay. No to co, chodźmy na ten wyścig. Zobaczmy, jak się sprawuje. Pójdziemy na klasówkę A, bo ten samochód jest zaklasyfikowany w klasie A. Zaraz się zobaczymy na wyścigu. Ok, Waterfront, klasówka A i mój Procar. I widać, Procar ma bardzo mocne nitro. To jest na pewno jego zaletą i jak widać całkiem fajnie przejeżdża przez zakręty. No ale niestety dużo traci na tych zakrętach. Jak widać na razie prowadzę, ale nie na długo. Czy tu muszę nitrować, w końcu to klasówka. O, oh, fuck. Wszyscy mi walą majonezem, what the fuck, what the fuck. Jak widać, czasami ciężko go opanować. Ma tendencję do właśnie tracenia kontroli, przynajmniej przy moim setupie, jaki teraz mam. Ale ten setup pozwala mi na bardzo dobry skręt. Spróbujmy dogonić tego gościa. Patrzę, że on tam jest, ma wykokszonego tego GTS-a. Ciężko go będzie dogonić. Może się tutaj rozbije. Ale ja się nie rozbiję.
Okej, okay, przejechaliśmy jakoś. Ale on z wyższą prędkością wyjechał. Dobra, jak widać, samochód bardzo fajnie się prowadzi. Fajnie przyspiesza przede wszystkim. Może te przyspieszenie nie jest jakieś super, ale no średnie po prostu. Ale przede wszystkim ten samochód ma dobry skręt, przynajmniej przy moim setupie. I dzięki temu mogę jakoś tam podgonić tego gościa na zakrętach i przy pomocy nitra. I połknąłem go. O fuck, widzisz się właśnie? Straciłem kontrolę przez chwilę. No chyba będę musiał dużo nitra zużyć. Niestety. Okej. Znowu jestem na prowadzeniu. Ale ten gościu o wiele mniej nitruje ode mnie. Jedziemy, jedziemy, może nam się uda. Oby. Oby mi się nitro zaraz załadowało. Uciec coś. Chyba mi się to nie uda zbytnio. Mam nadzieję, że goście się rozbije w tunelu. Się nie widzi rozbijanie. Goście chyba zaszamatował. Kurde, nie mogę się wyzwolić. Zarzuciło go po prostu. O. Spróbujmy to wygrać. Dawaj. Fuck. I mnie wyprzedził. Jeszcze dodać jedno okrążenie zawsze. Spróbujmy. Tak, bez dodawania. O, fuck. Dobra. Niestety się rozbiłem. Nie wiem, czy uda mi się go dogonić, ale dodałem okrążenie. O Jezus. No cóż, moja jazda dzisiaj trochę kuleje. Trochę mniej ostatnio gram Worda, więc... Wiadomo, że trochę ucierpiało to. Dogonić, zużywając cały nitro, jakie mamy. O, i gość, nie. Dobra, auto finish. No cóż, gość się wkurwił. Zacznij. No i niestety chyba nawet nagród nie dostanę. Tylko jedno napisać. Lol, dwóch gości z auto finiszowało. Zgadzam się z gościem. Tak fajnie rywalizowaliśmy. W każdym razie będę musiał ich zablokować i zreportować. A zaraz się zobaczymy na dragu. I zobaczymy, jak sobie poradzi Procar. Rockport Turnpike. Jedziemy. Okej. Nie komentuję tego. No cóż, jak widać, Procar całkiem fajnie jedzie do przodu.
ale na drogi mi się wydaje, że się nie nadaje. Ze względu na to, że ma dość za słabe przyspieszenie. On ci pisze, że jest dobry, a to jest naprawdę jest gówniany. Pamiętajcie, nigdy nie patrzcie na te statystyki, bo one są fałszywe. Pisze tutaj, że Procar ma dobre przyspieszenie. A w praktyce? Dobra, dość dobrze przyspiesza, ale nie tak jak Nismo, nie tak jak GT2, na pewno. A statystyki mają podobne. To jest ciekawe właśnie. Ale dobra, to był turnbike i mogę powiedzieć, że na turnbike'u sobie słabo poradził Procar i nie radzę go robić na dragi, na pewno. Mimo iż ma mocne nitro, to prawda. Chodźmy teraz na late depart, czyli na ucieczkę. Okej, jesteśmy już na tym skajpie. Zobaczymy, jak się samochód będzie przebijał. Czy te wszystkie blokady, what the fuck. Na razie lekko weźmy. No to zwiastowało niezbyt dobrze. Weźmy jeszcze raz. Okej. Teraz wbijmy się w suwa. Okej. Nie, no nie jest najgorzej, powiem szczerze. Choć mogłoby być lepiej. What the fuck. Ale teraz może gdybyście to zauważyć, że M1 Procar dzięki swojemu skrętowi może bardzo łatwo mieści się w dziury blokadzie. Się bardzo łatwo można wykręcić w te dziury. Dzięki czemu nie mamy problemu z... że stracimy skręt przed blokadą i nie wjedziemy w nią, a wjedziemy czołową blokadę. To jest na pewno plus. Także bardzo łatwo można suwy omijać dzięki temu. Więc ogólnie nie jest najgorzej, jeśli chodzi o to. Choć jego przebijanie przez blokady nie jest zbyt dobre. Się jak w prawie każdym innym samochodzie w sumie. Dobra, to chyba na tyle, jeśli chodzi o filmik. Jeszcze zaraz się zobaczymy w garażu, by sprawdzić, czy samochód ma bodykity, jakie mam w nim zainstalowane części, power-upy, full-power-upy, skille i tak dalej. Okej, no to jesteśmy już w aftermarket shopie. No i samochód nie ma żadnego bodykita niestety. Spoilery ma za to. Są dwa za kasę z gry i one wyglądają tak. Te dwa standardowe oczywiście. Które, no, do tego samochodu naprawdę nie polecam wsadzać te spoilery, bo nie pasują po prostu. Za to ja bym radził zainstalować od tak. Bez żadnego spoilera. Jak dla mnie, samochód wygląda genialnie. Choć przyznam, że ten standardowy spoiler także jest fajny. Choć bardziej mi się podoba bez. Co sądzicie? Mi się podoba. Ale dobra. Nie mam masek żadnych. Malowanie to moja wena twórcza. Próbowałem tutaj zrobić samochód na tor. Wiecie, o co chodzi, nie? Z tego co miałem. Ale dobra. Jakoś tam wyszło. Dobra, zobaczmy jeszcze. Jakie mam w nim wsadzone skille. Jakie części do tuningu wsiągów. No to skille mam takie, czyli wszystko na perfect start, wszystko wymaksowane. Jakie skille do niego wkładać?
Oczywiście oprócz pewnych startów na maxa, to jeszcze na moc nitra i albo regenerację, zaś nie regenerację, a szybkość ładowania, czyli to, lub na długość nitra. Okej, okay, jeszcze tylko do treningu osiągów. Wszystko mam Americona, jednogwiazdkowe. Widzieliście, jak na tym jeździ. Samochód można wsadzić do klasy S za pomocą jakichś tam ultrasów. Pewnie jeden silnik wsadzę. O kurde, nie mam ultra. Wow. Czekajcie, zaraz mi się chyba uda. Wsadzę tam byle jakie na razie. W każdym razie powinno się przynajmniej wymaksować. O, jest już. S. Ale... nie warto, bo z Cinque F1, Agerą, Aventadorem czy to Bugatti nie ma ten samochód szans na mniejszych. Podobnie jak z LFA. Jak LFA, no. Czy Boss 302. 12. 2012. Dobra. I to tyle, jeśli o to chodzi. Więc teraz będę się z wami żegnał. Ciach, ciach, ciach. I okej, okay. O, podsumowanie. Samochód ma dobry skręt. Całkiem nieźle przyspiesza. Max, choć maksymalna prędkość patrzę, że jest około 350. I to nie jest aż tak dużo, jakbym... nie, to jest całkiem nieźle. To jest średnie po prostu. Jest to ogólnie średni samochód. Da się nim wygrać, choć nie jest łatwo, ale po wymaksowaniu myślę, że lepiej by sobie radził. Nie mam go wymaksowanego, tam mam 737, jak dobrze pamiętam. I jeździ jak jeździ, wszystko na Americonach. Dobra, no to tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie rolowaty guzik. Siema!